Masz witaminkę? Kiss me. Kasia. Dobra, wszystkich witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Właśnie byłam po kawce, jak mogliście zobaczyć. No i dzisiaj Jasmine troszkę później będzie szła do przedszkola. Jest w domu z tatą. A to dlatego, że będziemy szli do lekarza na 9. Ponieważ będzie miała robiony bilans, który potrzebny jest do naszego przedszkola, więc przy okazji też zobaczymy, ile Jasmine urosła od ostatniego bilansu, gdzie robiliśmy, jak jeszcze byliśmy w Kumi, czyli jakieś pół roku temu, i wtedy miała jakieś 95 cm wzrostu, więc jestem ciekawa, ile teraz będzie, więc zapraszam Was do oglądania. Hana, tu. Hana, tu. Hana, tu. Hana, tu. Raz, dwa, trzy. Hana, Hana. Dzień dobry. Chodź tu. Masz witaminkę? Co? Dzień dobry. Jabo. Bałaś się troszkę? Ale nie było tak strasznie, tak? Pani zmierzyła, ile masz wzrostu, oczka sprawdziła, tak? O, tak. Teresa. Annyeonghaseyo. Już po lekarzu Jasmine jest już w przedszkolu. Nie obyło się bez płaczu oczywiście, ale to norma. No i Jasmine w tej chwili ma 100 cm wzrostu, więc w sumie około 6 cm urosła, więc sporo, tak sądzę. One mu mogą co? A, co mal? Muchania? Muchania? Dzień co? Jogi? Okej. Uważaj, bo rower jedzie. Pororo. Bo pororo, pororo kładzie? Co mal?
Hejka, w początku chciałabym Wam podziękować za miłe komentarze pod ostatnim filmem, pod ostatnim vlogiem, gdzie mówiłam, że dopadło mnie choróbsko. Dziękuję bardzo za to. Oczywiście na te komentarze już odpisałam, więc jeszcze raz tutaj chciałam Wam podziękować. No i tak, dzisiaj ogólnie mamy czwartek i jeszcze Jasmine śpi, ale zaraz pewnie się przebudzi. I dzisiaj Jasmine będzie miała swoją pierwszą w tym nowym przedszkolu wycieczkę. Będą dzieci jechać do jakiegoś parku albo placu zabaw, gdzie zobaczyć. Jeszcze mam kaszel, ale wiadomo, z zapalenia oskrzeli ciężko się wychodzi. Potrzeba na to dużo czasu. Zapraszam Was do oglądania. No i standardowo idę przygotować dla Jasmine plecak. Ogólnie też do końca tego tygodnia albo na początku przyszłego tygodnia powinna dojść paczka z Polski, bo poprosiłam mamę o wysłanie słodyczy na urodziny dla Jasmine do przedszkola, ale nie wiem, czy będzie na tym vlogu, czy po prostu na następnym vlogu, także zobaczymy, bo to wiadomo nie ode mnie zależy, chociaż jestem zdziwiona, bo jak patrzyłam na to, gdzie znajduje się paczka, no to ona już wyleciała z Polski w poniedziałek. Więc dość szybko, bo mama w zeszłym tygodniu ją wysyłała, więc spoko. Tak, więc tak, idę szykować plecak. Co by tu dzisiaj ubrać małej księżniczce? Na pewno jakieś leciutkie, cieniutkie spodenki, żeby miała wygodnie i ups, ta bluzka, gdzie są spodnie? Tadam! Co ty robisz, dziecko? Dzień dobry. Też mama cię kocha. Niech Was to słoneczko nie zmyla, ale jest troszkę chłodno. W ogóle ostatnio w Korei jest chłodniej.
pamiętam jak w zeszłym roku w tym czasie to ja chodziłam z krótkim rękawkiem, a w tym roku, w tym miesiącu jeszcze kurteczka, więc zobaczcie co tutaj mam. Mówiłam jeszcze rano, że czekam właśnie na paczkę z Polski i że niedługo powinna dojść, ale nie wiedziałam, nie sądziłam, że jeszcze tego samego dnia, co wam o tym powiedziałam, dotrze, więc rozpakujmy ją razem. Żeby nie zajmować czasu, ja ją otworzę i wam po prostu pokażę, co się znajduje w środku. Tak jak mówiłam, w tej paczce znajdują się słodycze dla Jasmine do przedszkola dla dzieci. Jak będzie miała właśnie urodziny, żeby dać dzieciom do spróbowania polskich słodyczy, bo wiadomo, w Korei tego nie ma. Więc poprosiłam właśnie mamę, żeby wysłała. I wiem, że są tutaj też ubranka dla niej, także zobaczymy, co tutaj mamy. Pierwsza rzecz to taki płaszczyk. Jaki ładny, przeciwdeszczowy, z psim patrolem, leginsy, kolejne leginsiory, akurat teraz na wiosnę, czy na zimniejsze lato i na cieplejszą jesień się przydadzą, te jakie ładne, z pawiami, z ptaszkami, wow, kolejne leginsy. Tutaj jest do kompletu bluzeczka z krótkim rękawkiem akurat. Dalej mamy kolejne leginsy. Ja już jej nie muszę kupować leginsów. Kolejna bluzeczka. O, ta fajna z takimi falbaneczkami. Tu z jednorożcem. Tu mamy kolejną kurteczkę, miała na jesień, o i nawet z odblaskami, będzie ją przynajmniej widać. Sukieneczka, wow. Jaka ładna, wow. Słodycze, zaraz wam pokażę. Mamy tu Lubisie, cztery paczki Lubisi. Czekajcie, muszę wyciągnąć. O. Michałki, Grześki bez czekolady, tego orężatka. Pamiętam, że kiedyś z innej firmy było za moich czasów, jak byłam dzieckiem i nie wiem, czy wy też te orężatki jedliście zamiast pić z wodą. Góralki mleczne. Było wszystko, więc taka paczuszka od mojej mamy. Dziękuję bardzo. Jestem zdziwiona, że ona dość szybko przyszła, bo moja mama w zeszłym tygodniu ją wysłała. Jakoś pod koniec tygodnia bodajże. W poniedziałek widziałam na stronie poczty, że właśnie została już wysłana dek, więc szybko przyleciała tutaj. Widocznie nie miała dużej kontroli celniczej, więc cieszę się z tego bardzo, bo się obawiałam, czy dojdzie na czas, czy nie, bo Jasmine ma 12 maja urodziny, więc chciałam, żeby właśnie w swoje urodziny zaniosła małe gifciki. Annyeonghaseyo. Igo sipoyo. Zakkamman. Dansindo sipoyo. Igo. Gaja. Hejka, mamy kolejny dzień. Ja właśnie odprowadziłam Jasmine do przedszkola i idę do marketu na zakupy spożywcze, więc zabiorę was ze sobą, zobaczycie co ciekawego kupuję.
언제나 좋은 상품. 보건법에 고객경제근로자 보호조치가 시행됩니다. Zapakuję je szybko. Kwiatki, które kupiłam, wstawiam do wazonu. Sprzątam i oglądam filmiki na YouTubie, bo mam dużo do oglądania. A to dlatego, że wczoraj wielu twórców powrzucało swoje filmiki, więc mam co oglądać. Co? Czekaj. Okej, czekaj. Okej. Dzień dobry, witam się z wami w kolejnym dniu. Mamy niedzielę, w sobotę nic nie nagrywałam, ale właśnie zbieramy się na obiadek, więc zabiorę was oczywiście ze sobą. A korzystamy z tego, że jutro Jasmine ma wolne w przedszkolu, bo jest święto pracy, więc lecimy. Jasmin, dzień dobry. A tutaj, tam, tu masz windę, tu przyszło. No. Czego? Dzień dobry. Jasmin? Do kogo będziesz dzwonić przez telefon? Hendy pon Isoja? Hendy pon Lugu, czy ona Helkie? Do babci będziesz dzwonić? Babcia? Jasmin? Jasmin, babcia? Dzisiaj w końcu mamy piękną pogodę. Powoli już się rozpogadza. Wczoraj było pochmurnie, więc też i nie nagrywałam, bo nigdy nie wychodziliśmy. Kidario, musisz poczekać, bo tata musi wyjechać, mamie, wiesz? Dojechaliśmy na miejsce i będziemy czekać, bo jest strasznie dużo ludzi. Ale się nie dziwię, ponieważ jest godzina obiadowa, więc wiadomo, więc zobaczymy. Thank you.